Hejka, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Świat Świnki Morskiej. Dzisiaj zapraszam Was na takiego luźnego vloga, już kolejnego, ponieważ widziałam, że tamten bardzo Wam przypadł do gustu. Ja tutaj właśnie ogarniam to siklatkę z rana. No jak właśnie możecie usłyszeć, mam trochę chrypę, ponieważ strasznie mnie bolało wczoraj gardło, dzisiaj już nie boli, ale mam chrypę. Ale mimo wszystko postanowiłam dla Was nagrać jakiegoś vloga. Okej, włożyłam już to się wszystko do klatki, jeszcze tylko wymienię wodę i dam jej jedzonko. Jak widzicie, ona się teraz bawi zabawką. No i możecie zauważyć też, że są zmiany w klatce. Nie ma posłanka, tylko jest właśnie ten tunel. Myślę, że fajnie się to prezentuje i no w sumie to chyba tyle ze zmian. No i ja wczoraj sprzątałam to si. Ale nie nagrałam Wam tego, ponieważ... No, jak mówiłam, bardzo mnie wczoraj bolało gardło, a już bardzo chciałam wczoraj posprzątać, ale obiecuję Wam, że jak będę sprzątać następnym razem, czyli za jakieś 2 tygodnie, to na pewno Wam to nagram, na pewno pojawi się taki odcinek, nie musicie się o to martwić. Mam nadzieję, że wytrzymacie, no a teraz właśnie muszę to si dać jedzonka. Więc zacznę od sianka, bo się tutaj już bardzo niecierpliwi. Dobra, więc napcham właśnie teraz ten pasnik siankiem. Oj, kto to się tak cieszy? Już gotowy jest paśnik i teraz właśnie zawieszę go w klatce. Przed chwilą był pisk, ponieważ przyniosłam Tosi tutaj śniadanko. No już! Jezu, całą klatką trzęsiesz. Patrz, zobacz. Marchewkę? Okej, ja już ogarnęłam tutaj to się, wszystko je zrobiłam. Ona sobie teraz je zioła i trawokulkę. No i pewnie zauważyliście, że nie ma wybiegu. Ale ja zaraz Wam powiem dlaczego. Nie ma wybiegu, ponieważ po prostu jakby... Nie wiem, znudził mi się, w sensie już nie podobał mi się bardzo i postanowiłam, że go schowam i jakby mi wróciła ochota, to go znowu rozstawię, ale oczywiście to się i tak będzie miała cały dzień otwartą klatkę, bo tak naprawdę ten wybieg był tylko po to, żeby ona mi na dywan nie wchodziła, a ja mogę jakoś tam pilnować, jak jestem w pokoju, więc wolę chyba, żeby tego wybiegu nie było, przynajmniej na razie, zobaczę jak to będzie. Tak. No. I chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że teraz nie będzie tak często filmików, dlatego że ja jutro już wyjeżdżam na 3 dni i dlatego muszę Wam nagrać właśnie dzisiaj jeszcze 2 filmiki. Dzisiaj muszę Wam nagrać jeszcze 2 filmiki, więc. No, jakoś to załatwię, mam nadzieję, żebyście mieli tak co drugi dzień. A jeżeli mi się nie uda, to jak wrócę właśnie z wakacji, to na pewno wrócę do częstszego nagrywania. Halo, wy nie widzicie Tosi, tam sobie siedzi Tosia i zajada trawokulkę. Słuchajcie, ogólnie nie wiem, czy ja Wam to pokazywałam, ale tutaj nad klatką Tosi jest taka ściana pomalowana farbą. Kredową? Nie, jak to się nazywa? No, w każdym razie można pod tym pisać kredą. I napisałam Tosia i serduszko. Nie wygląda to za pięknie, bo nie mam zdolności artystycznych, ale przynajmniej jest, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest Tosia. Farbą tablicową. O, tak to miało być. Tosia sobie tam biega teraz po moim pokoju właśnie. Tosia? No co? Co to sobie tak chodzi? Zamarła. O, zobaczcie, jak sobie biega słodko. I znowu zamarła. Jak tylko kamera na nią, to zamiera. Wejdziesz do klatki, czy idziesz mi na dywan?
Do klatki? Zastanawia się. No, jednak do klatki. Dobra, więc to by było na tyle w tym vlogu. Taki vlog połączony z poranną rutyną i z moim gadaniem, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. I jeszcze napiszcie mi w komentarzu pod tym filmikiem, czy byście chcieli filmik, jak nauczyć świnkę morską korzystania z kuwety, bo to się umie korzystać z kuwety i bardzo dobrze jej to wychodzi, więc właśnie dajcie znać. Jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście Wam nagram. No, więc do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!